Kaplicy Pamięci w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu odsłonięto kolejną tablicę z nazwiskami Polaków, którzy w czasie II wojny światowej oddali życie, ratując Żydów. Narażali swoje życie, by uratować życie innych, uratować przed Holokaustem, przed śmiercią z rąk nazistowskich oprawców. Tylko za tą pomoc, za ten gest miłości ginęli, podkreślał założyciel i dyrektor Radia Maryja i Telewizji Trwam, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Nie ma większej miłości, jak oddać życie za przyjaciół swoich. Pisze na tej ścianie z nazwiskami, które odkryliśmy, zamordowanych. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę powstania Rady Pomocy Żydom działającej pod kryptonimem Żegota, organizacji, która ma swoje fundamenty w Polsce. Powstała z inicjatywy Zofii Koszak-Szczuckiej oraz Wandy Krachelskiej. To był wielki polski apel, który powstał w reakcji na zmowę milczenia o zagładzie Żydów w Europie, mówił prezes IPN dr Karol Nawrocki. 11 sierpnia roku 1942 na ulicach Warszawy pojawiły się ulotki przygotowane przez działaczy Frontu Odrodzenia Polski. Pisano w nich: świat patrzy na tę zbrodnię, straszliwszą niż wszystko, co widziały dzieje, i milczy. Rzeź milionów bezbronnych ludzi dokonywa się wśród powszechnego, złowrogiego milczenia. Tego milczenia dłużej tolerować nie można. Żegota uratowała i przedłużyła życie dziesiątkom tysięcy żydowskich ofiar. Wola życia ściganych Żydów i odwaga ratujących zostały skonfrontowane z bezwzględnością i zapiekłością oprawców. Dobro zostało skonfrontowane ze złem. Nie ulega wątpliwości, że z kilkudziesięciu tysięcy Żydów, którzy ostatecznie przetrwali na terenie Polski poza gettami, obozami, więzieniami, większość zawdzięczała to odwadze i determinacji ratujących, działających w oparciu o indywidualne decyzje. Nazwiska Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej, zachowane są w Kaplicy Pamięci w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu. Do tej pory zgromadzono 1230 nazwisk. Pomysł ten przyszedł pod koniec lat 90. Ogłaszaliśmy, prosiliśmy, by ludzie zgłaszali nam te nazwiska, świadectwa. I tak czynią do dzisiaj. Nad tym pracuje Instytut Pamięć i Tożsamość imienia Świętego Jana Pawła II przy Fundacji Lux Veritatis. Podkreślał ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Dziś odsłonięto tablicę z kolejnymi nazwiskami. Tablicę poświęcił ordynariusz diecezji toruńskiej ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Ich przykład niech umacnia naszych rodaków w walce o Polskę silną i trwałą, zbudowaną na fundamencie Boga, honoru i miłości do ojczyzny. Działacze Żegoty zjednoczyli się wokół jednego celu, jakim było ratowanie życia Żydów, nawet w sytuacji, gdy sami to życie mogli stracić, mówił ambasador Izraela w Polsce Jakow Linwe. Polacy ratując Żydów ryzykowali swoim życiem i życiem swoich rodzin. Rodzina Ulmów, których nazwisko także tutaj widziałem, to symbol heroizmu i wielkiego poświęcenia. Polska może i powinna być dumna z tych szlachetnych i odważnych ludzi, sprawiedliwych wśród narodów świata. List na tę uroczystość skierował wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. W jego imieniu odczytał go dyrektor generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Czuba. Wciąż za mało mówi się o tym świadectwie polskiego niezłomnego ducha, jakim jest Żegota. Bardzo jestem wdzięczny, że dzisiaj w Toruniu, na konferencji zorganizowanej przez Fundację Lux Veritatis i Akademię Kultury Społecznej i Medialnej, przypominamy i nagłaśniamy wydarzenia sprzed 80 lat. Pamięć o Polakach ratujących Żydów pielęgnują w sposób szczególny. Kaplica Pamięci w toruńskim sanktuarium oraz Park Pamięci Narodowej zachowali się jak trzeba. To żywe pomniki polskiej historii.
Heroiczna postawa Polaków pozwoliła uratować nawet 200 tysięcy ludzkich istnień.